Poszliśmy jako para. No i Kamile chcieli do tego programu, a mnie nie. Powiedzieli, gdzie, on się nie nadaje. Nie wierzę w to, bo tego o tobie nie wiedziałem. No bo to nikt o tym nie wie, tylko pierwszy raz o tym mówię właśnie tutaj teraz na tej kanapie u ciebie tutaj, w tym studiu. Moja cała popularność zaczynała się od momentu, kiedy gdzieś byłem w związku z Małgorzatą Foremniak i ona też zawsze gdzieś mówiła, dobra, ty się tak tym nie przejmuj, ty dawała mi jakby taką przykład, że po prostu no, trzeba żyć z mediami też dobrze, to oni też będą dobrze z tobą żyli. Się spotkaliśmy na sali, zaczęliśmy trenować i no i tak, no i nie opowiem wam. O, widzę, że są anegdoty w głowie teraz. O Jezu, nie opowiem wam, bo jest akcja taka, ale by mnie Anka i Lewy zabili, nie? Za to, co się wydarzyło. Mój dzisiejszy gość bardzo dobrze wie, że na taki długi wywiad z nim czekałem już dłuższy czas. Bo nie wiem, Rafał, czy ty pamiętasz, kiedy ja pierwszy raz dałem ci znać, że bardzo chciałbym z tobą taki dłuższy wywiad przeprowadzić. Ojejku, no nie przypominam sobie, ale na pewno... Ale to było na początku tej edycji Tańca z Gwiazdami, dlatego na sam początek w ogóle, Rafał, bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. I mamy okazję po raz pierwszy, mimo że się znamy tak naprawdę od, jeśli dobrze liczę, 6 lat, tak pierwszy raz porozmawiać sobie na spokojnie, gdzie nie mamy wyznaczonego czasu na sali treningowej Tańca z Gwiazdami, czy w studiu Tańca z Gwiazdami, czy na tych łapankach, ramówkach Polsatu. Także bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Jak ci się podoba u nas w ogóle na Włochach warszawskich? No, to ja dziękuję tobie za zaproszenie, że mogę dzisiaj tutaj być jakby w twoim tutaj świecie. Zazwyczaj ty byłeś gdzieś tam, uczestniczyłeś w moim świecie, dlatego dzisiaj tak elegancko się ubrałem na tą okoliczność. Poważny dziennikarz, poważny pan, więc jak przystało na poważny wywiad, właśnie tak się ubrałem. Dlatego teraz się rozbiorę. Oficjalne rozebranie. I teraz mogę być Rafałem. I ja! I tak jak przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagrywać, powiedziałeś w ogóle taką jedną rzecz, o którą chciałbym tak zahaczyć trochę, że warszawskie Włochy, gdzie znajduje się biuro wirtualnej Polski, gdzie teraz siedzimy i rozmawiamy, ma specjalne miejsce w twoim sercu. O, no i... To godzina nie starczy nam na to, żeby miał opowiadać, co tutaj na tym gruncie, gdzie właśnie teraz stoi budynek wirtualnej Polski. Kiedyś tu były takie, jak się nazywa, działki, czyli miejsca, gdzie osoby z osiedla miały swoje takie małe działeczki osiedlowe. No i, no i ja pamiętam, że w młodym wieku z kolegami chodziliśmy tu na szaber. Szaber to znaczy, że chodziliśmy tu na jabłka. Właśnie miałem dopytać, co to znaczy, bo ja tego nie znam akurat. Nie znaczy, no właśnie, chodziliśmy na szaber, chodziliśmy tutaj na jabłka, żeśmy oczywiście brali te jabłka, które już były na ziemi, spadły i nikt ich nie zbierał, więc my sobie je braliśmy, jedliśmy. No mam dużo wspomnień tutaj z tej okolicy. Dwie ulice stąd moi rodzice mieszkają jeszcze do dnia dzisiejszego, więc czuję się jak u siebie. A to cały czas słucham w ogóle tego, co mówisz. I skoro zaczęliśmy w ogóle od tego terenu, to czy w ogóle dobrą tezą, która rodzi mi się w głowie, jest, że twoja miłość do tańca też tutaj jakby się urodziła? Tak, zgadza się. Tutaj nieopodal jest szkoła, do której uczęszczałem i tam właśnie pierwsze kroki właśnie stawiałem, jeżeli chodzi o taniec. W młodym wieku, no to już w dzisiejszych czasach to już jest, to już mógłbym powiedzieć, że byłem stary, bo miałem 10 lat, jak zacząłem tańczyć taniec towarzyski. No i to właśnie się wydarzyło tutaj obok. Ja w ogóle mam, Rafał, bardzo specjalne miejsce do ciebie w sercu, bo kiedy zaczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy na 100%, ale według mnie byłeś albo pierwszym, albo na pewno jednym z pierwszych osób publicznych, do których poszedłem na wywiad. Pamiętam, jak się bardzo stresowałeś i w ogóle postanowiłem, że start tego wywiadu zacznę trochę od w ogóle kontekstu ty kontra dziennikarzy. I pamiętam, jak przyszedłem do ciebie na salę, ty wtedy tańczyłeś z Moniką Mariotti w Tańcu z Gwiazdami. O, którą serdecznie pozdrawiamy i właśnie wczoraj do niej pisałem, była w Tajlandii na wakacjach i rozmawiałem z nią. No widzisz, kurczę, jaki to jest taki zbieg okoliczności i energii. Jak rozmawiamy o niej, ja przed chwilą gadałem z nią. No. Pamiętam, jak stresowałem się każdym, do którego w ogóle podejdę. I pamiętam, jak moja szefowa ówczesna mówiła mi... A to było... Zaczekaj, ja sobie przypominam, czy to było na Foxal w tym? Może czy nie? To było na przy Placu Zawiszy w tym studiu Eguroli. A, u Eguroli, Na trening do ciebie przychodziłem wtedy. I pamiętam, jak wszyscy mi mówili, no kim jak kim, ale Maserakiem to się nie musisz stresować, bo on jest naprawdę super i on ma zawsze pozytywną bardzo energię w stosunku do dziennikarzy. I co w ogóle teraz taki komplement chcę ci dać na sam początek, że jedno się nie zmieniło, co myślę o tobie. I faktycznie twoja otwartość w stosunku do dziennikarzy zawsze jest taka bardzo pozytywna. Nigdy też nie miałem poczucia, kiedy chodziłem na Taniec z Gwiazdami, że traktujesz dziennikarzy źle i tak trochę
takie oczywiste pytanie, ale z czego wynika to, jak ty się nauczyłeś tak traktować po prostu dziennikarzy? Wiesz co, ja ogólnie jestem dosyć tak nauczony przez rodziców, że każdy jest człowiekiem i każdy w jakiś sposób jakby się należy każdemu szacunek i jakby dziennikarz też jest człowiekiem i też jest osobą, z którą można normalnie o wszystkim porozmawiać. Tak jak teraz siedzimy sobie, rozmawiamy normalnie po ludzku i zawsze tak było, że zawsze mówili, o Jezu, uważaj, dziennikarze to są źli ludzie i oni mogą ci zaszkodzić. Oczywiście, że są tacy, co zaszkodzą, ale są też i tacy, którzy gdzieś są też pozytywnie do ciebie nastawieni i zawsze pamiętam, no nie da się ukryć, moja cała popularność zaczynała się od momentu, kiedy gdzieś byłem w związku z Małgorzatą Foremniak i ona też zawsze gdzieś mówiła, dobra, ty się tak tym nie przejmuj, ty dawała mi jakby taką przykład, że po prostu no, trzeba żyć z mediami też dobrze, to oni też będą dobrze z tobą żyli. I bardzo fajnie, że w ogóle powiedziałeś o początkach twojej współpracy z dziennikarzami, bo dzisiaj przygotowując się do rozmowy z tobą, pomyślałem sobie tak. Teraz wy jako pary Tańca z Gwiazdami jesteście dla nas, można tak powiedzieć, dosyć łatwo dostępni. Łatwo się umówić, przyjść do was na trening, co tydzień się widujemy na odcinkach Tańca z Gwiazdami, możemy z wami porozmawiać po odcinku, ale kiedy zaczynałeś swoją przygodę z programem Tańca z Gwiazdami prawie 20 lat temu, co w ogóle nie wyobrażam sobie tego, 20 lat temu i 20 kilogramów temu, mniej. Dzisiaj przeglądałem twoje stare zdjęcia, Jezu, no faktycznie Maria. Trochę się zmieniłeś. No troszkę. Miałeś wtedy takie poczucie, kiedy była pierwsza edycja konferencja Tańca z Gwiazdami organizowana, że tak kompletnie nie wiesz, jak to się je, że byłeś trochę zestresowany, nie, no wchodząc to w ten świat mediów? Słuchaj, to w ogóle była jakaś dla mnie niezrozumiała sytuacja. Przede wszystkim może zacznę od momentu, kiedy powstał Taniec z Gwiazdami. Pierwsze spotkanie z produkcją, pierwszy telefon. To było tak, że nasz trener, który polecał nas do programu, czy do produkcji TVN-owskiej Tańca z Gwiazdami, był choreografem też pierwszej edycji. I wziął, namówił cały finał Mistrzostw Polski w tamtych czasach na to, żeby poszli na casting. No i my byliśmy castingowani, bo każda edycja musi być castingowana. Jest to program na licencji i tak. W licencji jest tak jakby taki obowiązek, że każda edycja musi mieć casting, więc do dnia dzisiejszego, jak jest nowa edycja, też musi być casting na nowych tancerzy, dlatego też pojawiają się nowi tancerze. No i my wtedy jako żółtodzioby, bo naprawdę nie wiedzieliśmy, co to jest, bo w świecie tańca turniejowego, czyli w tym świecie w takim hermetycznym środowisku, bo to było hermetyczne środowisko, gdzie tak naprawdę byliśmy my, i nic innego nas nie obchodziło, tylko taniec, sala, wyjazdy, turnieje. To było tak, to był nasz świat. No i nagle pojawia się, że w telewizji powstanie jakby format na bazie tańca towarzyskiego, więc no jednocześnie mówimy, no to fajnie, będzie promocja dla tańca, więc każdy z nas powiedział, no to zdecydujemy się na to, żeby wziąć udział. I ja tańczyłem wtedy z Kamilą Kajak, tancerka, która też brała udział w pierwszych edycjach Tańca z Gwiazdami w TVN-ie, w Polsacie też teraz na początku. Poszliśmy jako para. No i Kamilę chcieli do tego programu, a mnie nie. Powiedzieli, gdzie, on się nie nadaje. Nie wierzę w to, bo no, tego o tobie nie wiedziałem. No bo to nikt o tym nie wie, tylko pierwszy raz o tym mówię właśnie tutaj teraz na tej kanapie u ciebie tutaj, w tym studiu. I było tak, że nie wiem, czy to wybaczy, to był reżyserem pierwszej edycji był Wojciech Iwański, który jest reżyserem Mam Talent, z producentką Agnieszką Koniecką. Oni byli na tym castingu dla tancerzy. Siedział tam też i mój trener, który był choreografem, siedziała pani z produkcji, która też tam brała udział w tym castingu. No i oni... teraz już kurwa mi wracają myśli, więc o tym opowiadam. No. I oni mówią, dobra, to co ty możesz nam pokazać, nie? Ja mówię, no co mogę pokazać, no, jaki taniec chcecie, to zatańczę, tak. Nie ma problemu. A były to takie czasy, to były lata 2000 roki to był, tak? 2000... Chyba 5? Tak, no ale to my się zatrzymaliśmy wtedy w czasach 90. tancerze. Wszyscy mieliśmy taki look złodziej cygański, czyli wszyscy na solarium, włos do tyłu zaczesany na żel, skóra, pantofle, szerokie spodnie, więc trochę wyglądaliśmy na dzień dzisiejszy. Przypałowo. Nie da się ukryć. No i ona, pamiętam, że
że i złote oczywiście, złote wszystkie kajdany i takie rzeczy na szyjach, złote zegarki. No i pamiętam, że to już po fakcie mi to powiedział Wojciech Iwański, że mówi do Konieckiej, jak ja wszedłem, mówi: słuchaj, Agnieszka, i zobacz, sprawdź, czy to w ogóle masz radio w samochodzie jeszcze. Mm. Jak zobaczyli mnie, że przyszedłem do taki zbój. Że to tak. No i oni nie byli za mną z tego względu, że przede wszystkim nie umiałem się zachować przed kamerą. Okay. W sensie nie umiałem wypowiedzieć się, nic nie mogłem powiedzieć. I do tej pory też oczywiście z tym mam problem, ale może już troszkę mniejszy. Złapałem jakieś takie ogłady, mam nadzieję, wydaje mi się. Mm-hmm. I wtedy było tak, że po prostu katastrofa. Więc nie nadawałem się i powiedzieli, że nie. No i Kamila Kajak, może to i nawet dzięki niej i mojemu trenerowi, powiedziała, że ona bez mnie to nie pójdzie. Więc mój trener i choreograf pierwszej dystancji z gwiazdami w TVN-ie powiedział, że słuchajcie, zaufajcie mi, on wam zrobi program. To jest gość, który... A ja zawsze byłem trochę taki szalony, postrzelony, otwarty do ludzi. Lubię ludzi, kocham ludzi, więc lubię jakby dzielić się swoim energią, swoimi emocjami. Mówi, zrobię wam program. Oni tak się wahali, no i wzięli mnie do pierwszej edycji. No i zatańczyłem w pierwszej edycji z Klaudią Carlos, no i odpadłem. A to była pierwsza edycja? To była pierwsza. No i właśnie, była pierwsza edycja. Była pierwsza edycja, która w naszym kraju gdzieś zrobiła wielki wow. Czyli wszyscy po prostu zaczęli, ile to emocji ten program nam może dać. Więc podjęli, że będzie druga edycja. Druga edycja była wielkim hitem, wielkim po prostu niesamowitym hitem z mega oglądalnością. Więc no i tak poszło do dnia dzisiejszego. Jesteśmy cały czas na wizji, tak naprawdę no, jest z nami widz i fajnie, cieszymy się, no ja to kocham i no i tak można opowiadać. Każdą edycję mógłbym coś tam przedstawić, jakoś powiedzieć małą anegdotę, ale nie wiem, czy by ktoś chciał to oglądać tyle czasu i każda słuchać. Edycja to jest dla ciebie przede wszystkim 4 miesiące pracy głównie, bo też w większości tak naprawdę dochodziłeś bardzo daleko, było kilka tak naprawdę. Wiesz, kiedyś była edycja, że było, słuchaj, 14 par. O, to już w ogóle. No, to była jakaś gehenna i to... A w pierwszej edycji, słuchaj, było 6 par chyba. Mm-hmm. 6 czy 8? 6 albo 8. Tak. No, 8 par było. No bo to był testing wtedy, jakby dokładnie, testowaliśmy 8 par wody. Było i no nie, no pierwsza edycja, wiesz, tak na co dzień to sobie tego, ale jak zaczynasz o tym myśleć, teraz mi wracają wspomnienia, jak co tam się działo, jak przyjeżdżali właśnie z BBC, z Anglii. Sprawdzać, czy format działa. Jest wszystko okej. Okay. I pamiętam, że oni do Iwańskiego mówią, Boże, to crazy guy, że ja po prostu jest tam, wiesz, no szalony byłem i... No i tak zostało. A chyba czy było tak dla ciebie, że w tej pierwszej edycji takim wielkim przeżyciem też dla ciebie było poznanie Beaty Tyszkiewicz, która była w jury? Oj, to dla, w ogóle przeżycie, wzięcie udziału w takim dużym formacie, to było przede wszystkim przeżycie dla każdego z nas tancerzy. Pierwsze edycje, wejście do studia, do zobaczenia po prostu jak to wszystko wygląda, orkiestra z 30 osób złożona, gdzie na żywo muzyka gra, to było coś niesamowitego. No ale nie da się ukryć, największym przeżyciem dla nas, dla tancerzy jest to, że możemy spotkać niesamowite osobowości, a przede wszystkim gwiazdy. I właśnie tak jak już wspomniałeś o panie Beacie Tyszkiewicz, no to było coś niebywałego i niesamowitego, że mogłem mieć okazję być i nawet zatańczyć z panią Beatą, tak samo świętej pamięci Zbyszek Wodecki. Więc no, naprawdę super czas i super wspomnienia, a zarazem możliwość po prostu bycia tak z drugą osobą, która jest twoim autorytetem i no... No naprawdę, no cenne historie. Ja pamiętam w ogóle, jak w pewnym momencie widzowie mogli obserwować, że ty stajesz się takim wielkim też pupilkiem w sercu pani Beaty. Ona już nawet w wywiadach opowiadała, że ona też nie wyobraża sobie bez ciebie. Też chyba, nie wiem dlaczego w tę stronę pani Beaty poszedłem, pewnie dlatego, że ostatnio myślałem o niej po prostu i też bardzo mi brakuje, bo ja też z nią rozmawiałem przez telefon, kiedy zacząłem pracę w mediach, ale wiedziałem, jak ty też jesteś ważną dla niej osobą po prostu w tym programie. No zawsze było tak, że wszyscy mówili, oj, ty to masz jakieś tu chody chyba u pani Beaty, nie? Zawsze pamiętam na korytarzu, jak spotykałem i panią Beatę, to zawsze było, wymienialiśmy się uśmiechem i zawsze, co ty dzisiaj maseraczku pokażesz, Maserati, ona właśnie zawsze dobrze mówiła, Maserati, więc zawsze pamiętam, że miłe słowa i zawsze pamiętam, że mówiła, kiedy my razem zatańczymy, więc no... Dla mnie to jest coś niebywałego, bo ja gdzieś jako dziecko wychowywałem się, w sensie no, moi rodzice
pokazywali mi jakby kunszt pani Beaty przez filmy różne i ja nigdy nie przypuszczałem, że w ogóle będę miał możliwość być w jej towarzystwie chociażby. Nie? I tak samo też mówię o innych gwiazdach, nie? Tak jak nie wiem, na przykład Witek Paszt, tak. czy Zbyszek Wodecki, z którym też miałem okazję występować. Jeździłem z nim w tournée po Polsce na jego koncercie, więc to jest no, coś pięknego i niesamowitego. To jest naprawdę cudny jakby taki... cudne wspomnienia, które gdzieś trzymam w swoim pudełeczku. A czy zgodziłbyś się z moją taką też kolejną tezą, że ty już masz trochę dość pytania, które brzmi, z kim najbardziej chciałbyś zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami? Bo pewnie słyszałeś to pytanie tysiąc razy. Tak, to był taki etap właśnie gdzieś u dziennikarzy, że tylko zadawali wszyscy to same pytanie. Nie? A z kim byś chciał, z którą z gwiazd z Polski chciałbyś najbardziej zatańczyć? Nie? No to już w sensie już gdzieś to minął ten etap, ale tak, przypominam sobie, że ciągle było, a może, a no to z kim? I tak starali się wyciągnąć, kogo mógłbym dać. A to z Beatą Kozidrak, a tu Marylą, wiesz, więc to było non-stop takie pytania. Nie ukrywam, że każda gwiazda, z którą miałem możliwości tańczyć, no to jest, każda jest inną osobowością i dla mnie to jest też, nie dość, że ja uczę te osoby tańca, też nieraz w jakiś sposób uczę też ich na nowo jakichś nowych uczuć, emocji i nawet i ruchu, bo niektórzy nawet czasem zdarzało się, że przychodziły gwiazdy, które nic nie robiły, nie tańczyły, więc też od początku wszystkiego się uczyły. No i ja też się dużo uczę dzięki tym osobom, więc też od nich też pozyskuję fajną wiedzę. No i to jest najpiękniejsze w tym programie, dlatego ten program gdzieś jest taki magiczny. Bardzo mi się podobało, Rafał, za każdym razem, bo oglądałem, nie dość, że zrobiłem, to też oglądałem dużo wywiadów z tobą i bardzo mi się podobało, że za każdym razem, kiedy ty słyszałeś pytanie, z którą gwiazdą tańczyło ci się najlepiej, nigdy nie faworyzowałeś ani jednej osoby. Mówiłeś, że każda jedna ci dała i teraz też nie chcę cię wyciągać od ciebie. Ale co dała? Ci dała? Dała kolejne doświadczenie. A, no jakby już myślałem, bo nieraz jest tak właśnie, że nieraz dziennikarze zdają takie właśnie pytania tego typu, co dała i ci dała. Potem do tytułu. I potem jest do tytułu. No nie, to był skrót myślowy tutaj, ale zastanawiam się, czy wśród tych wszystkich gwiazd na przykład były edycje, w których miałeś trudną partnerkę? Zależy w jakim sensie trudną. Że nie przychodziłeś aż tak na skrzydłach na salę, bo oczywiście, gdzieś że tak, aż tak. Charaktery wam się nie skleiły. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że w sensie... Pierwsza edycja to było tak, że to była ekscytacja. To było na zasadzie takiej wow, co to będzie? Trzeba się wykazać, trzeba mieć ambicje, wiesz, w tobie. Z punktu widzenia osoby, która nas obserwuje, typu nie wiem, na przykład dziennikarz, czy tam osoby też, które oglądają ten z gwiazdami, jest tak, że myślą, że tam przyjdziemy, to ich tam nauczymy, czy tam coś zrobimy, to takie jest hop siup. Ale my tak naprawdę jesteśmy trenerami, mentorami, psychologami dla tych osób, partnerami, nie mówię życzowymi, ale czasami też się zdarzyło w programie, że tak było. No ale jesteśmy tak naprawdę przez te 3-4 miesiące jesteśmy po prostu jednością para, nie? Więc wkładamy mnóstwo jakby pracy i serca w to, a zazwyczaj my, tancerze tańca towarzyskiego, mówię o tancerzach z mojego rocznika. Ze Starej Gwardii. Ze Starej Gwardii. Niewielu już ludzie, was zostało. Dokładnie, dinozaury tak zwane. Więc jest tak, że szanujemy swoją pracę i szanujemy ludzi, więc dla nas najważniejsze jest to, żeby jak najlepiej przekazać im tą wiedzę, którą my pozyskaliśmy przez tyle lat i żeby oni mogli fajnie przeżyć przygodę tą, którą właśnie dostali, więc... Bo dla ciebie to może być przygoda numer 15 i jest przygoda numer 15, a dla kogoś to jest przygoda życia numer 1. Dlatego jakby. Właśnie, dlatego fajnie to właśnie, że powiedziałeś, że to jest tak, że często gwiazdy właśnie nam mówią, że kurczę, Rafał, ty to, jak ci tobie zazdroszę, ty możesz zatańczyć następną edycję, znowu przejść tą przygodę, a ja tylko raz w życiu będę miała tą przygodę i chcę ją po prostu... Wycisnąć, dokładnie, tak. Wycisnąć ją na maksa i właśnie ja za każdym razem, kiedy dostaję nową osobę do nauczenia, mówię, wyciskaj
to na maksa, ponieważ to jest taki moment w swoim życiu, że będziesz naprawdę doceniała, będziesz miała z tego wielką przyjemność, więc, więc tak jest. No, nie da ludzie, to jest tak, niektórzy podchodzą do tego na luzie, na zasadzie, a freak, bam, bam, będzie, a niektórzy po prostu chcą przeżyć sobie fajną przygodę i nie dość, że płacą im za to, tak, mają personalnego trenera. Mhm. Chudną, dokładnie. Kurczę, no to, to co ja mam narzekać? A zdarzały się takie gwiazdy, przychodziły i o Jezu, znowu mam iść na trening, znowu. Okay. Więc wiesz, od razu tancerze mają tak, no to się nie chce, no to jak tobie się nie chce, to przychodzi na drugą osobę. No i, no i wtedy mówisz, o Jezu, znowu mam iść na ten trening. Do pytania właśnie teraz dobiłem. A czy zdarzały się gwiazdy, które się ciebie bały? O na samym Jezu, początku? No, oczywiście, no mnóstwo. No. Szła legenda, że Maserak to terrorysta, że tam jest kat i w ogóle i... Chyba jedną osobą w ogóle to przeżyłem z tobą, ale chyba bardzo długo też Angelika Little Monster jakby tak. Że ma od 20 lat starszego od siebie partnera i taka chyba pod kloszem. No i zobacz teraz, na jaką dziewczynę wyrosła. Mm-hmm. Po tańcu z gwiazdami. No, to dzięki tobie znalazła kobietę w sobie. No gdzieś tam na pewno gdzieś tam jakiś zalążek tego, tak, ale wracając do tego pytania twojego, no to no oczywiście, że tak, że wiesz, no kobiety, które przychodzą do tego programu, one, większość z nich przychodzi też jakby z jakiegoś powodu. Mhm. No nie jest tylko z powodu, bo jest sianko. Tak. Tylko też przychodzą z powodu, bo coś chcą przeżyć, chcą gdzieś jakąś metamorfozę swoją gdzieś odkryć, zrobić albo przeobrazić się w nową postać. Czy, no, każdy gdzieś w jakimś celu tam przychodzi po coś, nie? Więc, a zazwyczaj jest tak, że kobiety przychodzą, żeby coś poczuć fajnego, coś nowego, nie wiem, dobrze się poczuć w swoim ciele. No i miałem takie sytuacje, że na początku było, Boże, tylko nie krzycz na mnie. Pierwsze zajęcia, pamiętam... A jest fama, że krzyczysz. Faktycznie tak, jakoś tak jest. Krzyczę, zgadza się, krzyczę. I to samo nawet moja partnerka, z którą żyję na co dzień, mówi, nie krzycz. Ale ja po prostu mam taki wyraz, taki ekspresję tak mówienia. Tak. Ja nawet jak z tobą mówię, to widzisz, że ja mówię tak, i nie... Tak. I mówię, że nie. Tylko po prostu mówię. Ale to nie jest krzyk, tylko po prostu jest ekscytacja. Podchodzę do wszystkiego z zaangażowaniem i z pasją. Więc ja mówię, nawet jak prowadzę zajęcia, ja też wywodzę się ze szkoły takiej... Nie chcę używać tej nazwy, ale takiej bardzo, wiesz, rygorystycznej, że wiesz, że trener trzymał linijkę i po nogach tłuk i takie rzeczy. Teraz by to nie przeszło na pewno w dzisiejszych czasach, ale w sensie jestem osobą bardzo wymagającą. Jeżeli kogoś uczę, to uczę go i wymagam od niego, żeby się nauczył. Więc mam takie, że mówię, raz, dwa, trzy, cztery, prostuj nogi, ram, bam, goła, rama, ciach, bach. No i właśnie taka ekspresja, żeby troszeczkę pobudzić też tą osobę, bo nieraz przychodzą takie osoby, które po prostu nie mają energii, śpią i próbuję właśnie poprzez krzyk wzbudzić w nich agresję, żeby pobudza coś się zadziało. Ładnie. No, więc tak to wygląda, ale no mówię, no tak jak no, w dzisiejszych czasach może już tak to nie wyjść. Mhm. A co się dzieje, kiedy twój charakter przy pierwszych spotkaniach nie współgra z charakterem partnerki? Wtedy jest ciężko prowadzić taką gwiazdę przez taki wymagający program? To jest tak, że my, tancerze, jesteśmy dopasowywani jakby troszeczkę charakterem do gwiazd. To jest tak, że produkt, jest taka machina, że państwo, ludzie sobie tutaj nie wyobrażacie, że tyle ludzi, co pracuje przy tym programie, przy mechanizmach tak, tego, żeby to stworzyć, to nam się nawet nie wyobraża. Nawet ja dopiero po kilku edycjach się zorientowałem, że to po prostu wszystko się tak dzieje, jak jedna wielka machina. I tam są osoby, które po prostu gdzieś tam charakterem robią wywiady przed tymi całym zapoznaniem z gwiazdami, potem dopasowują tancerza, czy ten tancerz, jak, żeby grało. I to oczywiście też, żeby pod program było fajnie, nie? Że przyjdzie na przykład ktoś niefajny, no to damy też niefajnego, no to będzie słabo, nie? Tak. Tancerza. No to musi być, żeby coś się działo, więc to wszystko jest gdzieś tam planowane. Czy wzrostowo pasują, czy nie. No, to jest wszystko przydzielani. Gwiazdy i tancerze są przez produkcję. To nie jest tak, że sobie ktoś przychodzi i maserak sobie przychodzi, a ja chcę tańczyć z Zettą Górniak. Tak.
No żałowa, nie. A żałowałeś, że nie dostałeś edyty w tej, tamtej edycji? Nie, ja chyba nie tańczyłem. Nie, tańczyłem w tamtej edycji. Tańczyłem. Tańczyłem, tak, tańczyłem. Ale nie. Ja, z kim ja tam tańczyłem? Widzisz, wiesz, to już tyle tych partnerek było, Rafał, że... Znaczy, Edyta Górniak tańczyła z Jankiem Klimentem. Tak, tak. Z Jankiem Klimentem, ale z kim ja wtedy tańczyłem? Przypomnij mi. Aż tak encyklopedii Maseraka nie mam. Myślałem, że się przygotujesz do tego. No to musiałbym mieć encyklopedię Maseraka w głowie, a tych 25 no jak parterek. Ja sam nie pamiętam, wiesz. No właśnie. Jak ja nie pamiętam sam, no musiałbym się zastanowić dłużej. Która to była edycja, jakbym wiedział, która to edycja, to jedna z końcowych TVN-ów w każdym razie, tak mi się wydaje. A czy dobrze w ogóle myślę, że wśród tych ostatnich polsatowskich takie... Mogę wody się napić, bo sobie teraz się nagadałem. Jeszcze tam, jak coś będziemy dolewać. Chlupnąć coś do gardła. A czy dobrze mi się wydaje, że w tych ostatnich edycjach takie partnerki, którymi ja bym strzelił w ciebie, że najlepiej się z nimi dogadywałeś, no to była Ela Romanowska, wiadomo. O, Elka to... A propos, gadałem z nią właśnie przed chwilą, jadąc tutaj na wywiad. No. Nie mówiłem, że jadę gadać z tobą, ale rozmawialiśmy, tak, rozmawialiśmy, no właśnie. Dlatego może też taką mam energię pozytywną, no to jest naprawdę czort niemożliwy. Ale chciałem powiedzieć o Eli Romanowskiej. Wydaje mi się, że z Olgą Kalicką było super. Tak, nie, ogólnie ostatnie edycje, w ogóle, ja mam tak, że... Każda gwiazda, z którą tańczyłem, zawsze coś fajnego wnosiła w naszą relację i zawsze gdzieś, to też jest jakby kwestia tego, że ja nie jestem osobą, która się obraża, tak, kłóci. Ja nie mam czegoś takiego, że nie wiem, że no okej, mogę się na kogoś wkurzyć, ale za 5 minut mi to przychodzi. Nie jestem taki, że pamiętliwy, że o Jezu, że będę siedział i nie odzywał się, tylko po prostu jak jest coś, to szybko. A przede wszystkim rozwiązuję szybko różne problemy. Nie masz czasu na ciszę. Nie mam czasu na ciszę, dokładnie. Jest, jak coś jest, to siadam i mówię, słuchaj, o co ci chodzi, tak, powiedz mi, wyjaśnijmy to, dogadajmy się, jak to, no więc zawsze jakieś była porozumienia. Wiadomo, że to jesteśmy w projekcie od, nie wiem, tam, przepraszam, od sierpnia tam do listopada, no i musimy jakoś żyć. Tak. Nie? Więc nawet jak się nie lubimy, dotykać, no to trzeba, czy to, no to trzeba w jakiś sposób żyć. Więc szuka się takich, jakby wiesz, jakby cech dobrych, żeby właśnie tymi cechami w jakiś sposób się wymieniać. Więc nie mam tak, że kurczę, bym powiedział, że o Jezu, tam się męczyłem, z tamtą się nie męczyłem. Tak. Taniec to jest moja pasja, moje życie, więc jak idę na salę, to się cieszę, że to robię. Więc, więc nawet jak jest ktoś, kto mnie denerwuje, to szukam takich cech, żeby mnie nie denerwował. A teraz z perspektywy czasu, ile było prawdy w tym, że leciały iskry na sali z Kairą? Iskry? W sensie, że... W sensie, że tam już było bardzo gorąco pod kwestią... Wiesz co, czy było gorąco? Nie, no po prostu, wiesz, Kaira jest osobą bardzo silną, ma silny charakter, ale żeby iskry nie szły, to raczej mi się wydaje, że to było bardzo dużo, jest też, było gdzieś tam takiego medialnego podbijania, ale ogólnie nie, po prostu... Z tego, co wiem, to Kaira chciała ze mną tańczyć. Więc zawsze muszą być iskry. To jest podstawa. Musi się dziać. Musi iskrzeć w parze. Jeżeli nie iskrzy, no to jest słaby taniec. I to tak jak we wszystkim, no jak jesteś czy w biznesie, no jak dogadujesz się ze swoim współudziałowcem, że mówią wszystko, no to ten biznes nie wie, jak będą jakieś zgrzyty, będziecie dochodzić do czegoś, ale najważniejsze jest rozmowa, najważniejsze to, żeby się komunikować, żeby nie tam, że są zgrzyty i idziemy w kąt, tylko po prostu właśnie potem dokleić to, bo z czegoś takiego powstaje sukces i no i tak powstał. Było. I tak powstało. Z każdą osobą zawsze było jakieś... Znaczy, to ostatnio, jak byłem na 30-leciu Polsatu, co przyszedł i mówił, że tak się na mnie wydzierałeś i to, i się kłóciliśmy, ale tak naprawdę... Marcelina Zawadzka. No. Marcelina Zawadzka, nie? Mówi, Boże, jedyny, co ja z tobą przeżyłam, ale Jezu, jak ja ci za to dziękuję, po prostu zbudowałeś we mnie taką siłę i to... No, no widzisz, coś z tego wyciągnęłaś, no i to samo, i Mariotka to samo, nie? Mówiła, Boże, jedyny, ja przyszłam taką, kurde, szkoła życia z tobą, że nie da... No, nic mi tego nie zastąpi, nie? I jestem szczęśliwa, dziękuję, silniejsza się stałam, więc... Dla jednych tak to jakby... Tak zapamiętują? Tak, zapamiętują, a drugi inaczej. No ja na przykład... Jest tak, że ja wyrzucam takie złe rzeczy szybko, nie? Jakby jakieś takie... Nie mam czegoś takiego, że zapamiętuję i staram się
znajdować te dobre rzeczy, nie? I na przykład kiedyś byłem na takim szkoleniu i właśnie odcinania właśnie takich złych emocji. Okej, to ciekawe bardzo. Odcinanie takich złych emocji i trochę jak aktor po roli. Dokładnie, więc jest tak, że mam, że gdzieś tam o, na przykład gdzieś coś chcę złego powiedzieć, kurczę, i mam tego, że nie mogę tak tego wydusić z siebie, nie? Więc staram się raczej pozytywnie żyć. Wiadomo, że trochę to tak, żeby nie zabrzmiało, że ten gość cały czas jest taki pozytywny i fajny. Ja też mam słabsze i gorsze dni. No to jest normalne, jak każdy człowiek, ale staram, jeżeli jestem tu, dzielę się swoimi jakimiś emocjami, to chcę pozytywnymi emocjami, a nie, że siedzieć i kogoś przynudzać i dawać im jakieś takie złe emocje. No więc tak to wygląda. I tak samo jest w tańcu, no, że chcę być pozytywny. A teraz takie może takie trochę trudne co pytanie. Co też tak usiadłem troszeczkę, ale tak mi to chyba wygodnie. Rafał, to chodzi o to, żeby... Chodzi o to, żeby tobie było wygodnie. A teraz takie może trochę trudne pytanie. Wiesz co, ja miałem kiedyś... Zaczekaj, bo jeszcze wrócę do tematu. Miałem... Zawsze mi zarzucali, że mam ADHD, nie? No kiedyś to nie było to tego stwierdzenia. Teraz już jest to stwierdzenie i wszyscy się leczą na ADHD. Bo teraz jak masz coś, jak się chodzi, to wszystko na ADHD, nie? To, a już ci powiem, że to będzie zajawka pierwsza. No tak, że... I było tak, że to nie było, bo tego stwierdzenie było nadpobudliwość ruchowa. No i ja miałem taki jakby przyzwolenie w szkole, że mogłem po 30 minutach wstać i po prostu się poruszać. Tak. O, i sobie usiąść. I tak do dnia dzisiejszego, jak widać, pozostało. To teraz, Rafał, takie może trochę trudne pytanie, ale zastanawiam się. Jak ostatnio byłeś była jesienna edycja Tańca z Gwiazdami, jak ty się czułeś, będąc najstarszym z profesjonalnych tancerzy? Kurczaki pieczone, najstarszym profesjonalnym tancerzem. Zaczekaj. Bo tam była mocna ekipa tych młodych, nowych tancerzy. Zaczekaj, ale... A kto tam był? Nie pamiętam. Kto tam był? Nie pamiętam. Słuchaj, no... jak się czułem? Czułem się jak ryba w wodzie. Nie no, w sensie, wiesz, no... ja ten program traktuję... bardzo tak emocjonalnie i w sensie on jest dla mnie bardzo ważny i będzie ważny. Tak ze względów, jakich wiemy, że gdzieś dał mi popularność oczywiście. No i przede wszystkim duża promocja tańca, która w tamtych czasach naprawdę dała wszystkim tancerzom możliwość po prostu zarabiania pieniążków komercyjnie. Więc nawet tacy młodzi tancerze, którzy przychodzą, którzy przychodzą do nowych edycji, to dla mnie jest, ja się z tego powodu cieszę, ponieważ następni ludzie, którzy będą promować taniec, którzy będą dawać naprawdę fajną jakość tego tańca i zawsze, ja zawsze jestem jakby pozytywnie nastawiony do tego, że są nowi tancerze i uważam, że powinni zawsze być nowi. No i to jest jakby też... Świeżość dla programu, a przede wszystkim no to jest też i dla nas starych tych krokodyli, też jest motywacja. Przychodzi młody, no to chcesz też się zmobilizować, żeby w jakiś sposób, być też z nim, grać w ten samym, w tą samą bramkę, a nie, że będziesz jakby w innej drużynie. No więc, więc jest super, a teraz ostatnia edycja była świetna, bo było dużo wspaniałych nowych tancerzy, nowa jakość, więc to jest super sprawa i to też jest wymogiem jakby licencji. Zawsze jest tak, że musi być jakiś nowy tancerz w edycji. To nie ma tak, że... Kopiuj, wklej. Tak, dokładnie. Tak jak, nie wiem, no, patrząc na edycję amerykańską, to tam też są tancerze, jak to my nazywamy, dinozaury. I są cały czas od pierwszej edycji, jest ich trzech, czterech i cały czas tam funkcjonują. W angielskiej edycji tak samo jest. Jest jeden tancerz, który już ma 60 lat, więc i tańczy jakoś tam. Bo ja pamiętam, jak nie w tej edycji Mam Talent, która była tej jesieni, tylko jak Janek Kliment zaczął być jurorem jak w swojej pierwszej edycji Mam Talent, przyszedłem na dzień prasowy i właśnie pytałem Janka o ciebie, no bo też nie jest absolutnie żadną tajemnicą, że wy też spędziliście już, jesteście przyjaciółmi po prostu. Ja powiem tak, ja uczyłem się kroków tanecznych od Janka Klimenta. No więc, właśnie. Więc kiedy ludzie myślą o Tańcu z Gwiazdami, myślą głównie o tobie. Jak ja miałem 10 lat, to Janek miał 20 lat, więc...
Więc wiesz, on był dla mnie, jest do dnia dzisiejszego jakimś autorytetem i takim, wiesz, guru tanecznym, ponieważ ja jak byłem szczawiem, takim małym pierdkiem, no to patrzyłem się jak Jan Kliment, mistrz Czech i finalista Mistrzostw Świata tańczy. Oglądałem, wiesz, kiedyś w czasach, kiedy byłem dzieciakiem, no to było tak, że były kasy VHS i oglądało się kasetę przegrywaną od znajomego, znajomej, znajomego, bo to było tak, że chodzona kaseta, tak, że się przegrywało. I nie było tak, że dostępu internet, że możesz sobie wejść na YouTube'a i od razu obejrzeć 3 sekundy i masz. Tak. Kiedyś to trzeba było, wiesz, postarać się, pójść do kogoś, żeby ktoś ci mógł przegrać tą kasetę, dać i obejrzeć. No, cały proces. Cały proces, więc pamiętam, że jak oglądaliśmy jakieś Mistrzostwa Świata, gdzie dla nas tancerzy takich słabych nie da się ukryć, no bo byliśmy młodymi, słabymi tancerzami, ja mówię w czasach takich, wiesz, dziecięcych moich latach, to pamiętam, że jak oglądaliśmy to cały klub, który znajdował się w Stodole, tutaj warszawski klub Stodoła, studencki, tam też tańczyłem sportowo, więc cały klub się spotykał z trenerem, włączaliśmy tą kasetę, nam 40 osób, siedzieliśmy, takie chodziły te mrówki, ale wiesz... Na starych telewizorach. I oglądaliśmy to, że wiesz, o, patrzyliśmy, inspiracje, o, te kroki fajne, no i się uczyliśmy. No i tak właśnie Janka Klimenta poznałem, nie, śmieję się, nie, ale oczywiście gdzieś on tam uczestniczył w tym. I pamiętam, jak zapytałem się jego o przeniesienie jego z parkietu za stół Jurorski Mam Talent i pytałem się, powiedziałem, że zostawił ciebie i on wtedy dosyć zaskakująco mi powiedział, że w jego oczach to już jest czas, kiedy ty powinieneś być jurorem Tańca z Gwiazdami. Oj, tak, ten temat poruszaliśmy też razem właśnie. I w ogóle nie wiem, czy sobie zdajesz, ale to jest w świadomości wielu osób w ogóle, że ty byłbyś świetnym jurorem Tańca z Gwiazdami i ty gdzieś tam... Trzeba napisać petycję do osoby, ja która odpowiada. Ja bym bardzo chciał. Ale ty widzisz w ogóle taką ewentualność w przyszłości? Wiesz co? Tak, widzę i otwarcie o tym mówię, że jakby... że mógłbym tego spróbować, ale nie wiem, czy myślisz, żebym wysiedział przez 2 godziny... Good point. Więc to jest jakby sytuacja taka, która mogłaby nie przejść, ale... Ale w sensie, no wiesz, no, jest taki moment w twoim życiu, że gdzieś musisz jakieś kroki podejmować i coś zrobić nowego i jakby pójść do przodu. No. Ja co edycję tak mówię, że coś nowego chcę i coś zrobić nowego, no ale jest, niby jest coś nowego, to jest moja praca, jakby chodzę z założenia, że to jest moja praca, poznaję nową osobę, przeżywam nową jakby sytuację, jeżeli chodzi o pedagoga, więc wiesz, prowadzę gwiazdę od początku, więc jest to też jakby nowa droga, ale no nie da się ukryć, że coś więcej bym też chciał. I o tym szczerze mówię i otwarcie. Co bym chciał, ciężko mi jest na dzień dzisiejszy powiedzieć. Teraz jest w ogóle, no nie unikniemy tego tematu, ale nagrywamy ten wywiad w momencie, kiedy atakują nas nagłówki z każdej strony, że są wielkie zmiany w Polsacie. Ty z Polsatem jesteś związany 10 lat. Tak bardzo, żebyś nie pomyślał, że to jest podtytuł, ale jak ci się obserwuje te zmiany, które czytamy odnośnie programu Twoja twarz brzmi znajomo, że Katarzyna Skrzynecka jej podziękowano, Piotra Gosowskiego tam już nie będzie. Nie wiem, na ile to jest też prawda, jakie tam są roszady, jak to jest robione. Jesteśmy świeżo, bo jesteśmy właśnie, tak jak powiedziałeś, w sytuacji, kiedy nagłówki każdych portali i gazet piszą właśnie o tej sytuacji. Odczuwasz podskórnie, że też huragan zmian przed Tańcem z Gwiazdami teraz? Uważam, że na pewno coś tam się wydarzy. No, przyszedł nowy sołtys, no to chcę, że jakby gdzieś w tej wiosce gdzieś tam wprowadzić jakiegoś zamieszania, ale uważam, że na pewno też się przydadzą zmiany w programie. Zwłaszcza, że te zmiany są... To nie jest nic nowego, że zmiany Zawsze są. Zmiany są, tak, oczywiście. Tak. No i przydadzą się zmiany, będzie świeżość, będzie nowa jakość. Wiadomo, to jest format, więc tam nic za dużo też nie zmienisz. Tak. Więc to nie ma tak, że może coś zmienić w tym programie. No jedyne no, to zmiany tylko, wiesz, w formacji jakiejś w osobach, no i w tej kwestii. No ale czas pokaże i zobaczymy. Wiem, że jest gorąco, są gorące linie, każdy spekuluje. A nie zapytam cię o konkrety, ale coś tam słyszałeś, co tam może się dziać z nową edycją Tańca z Gwiazdami? Nie. Ja jestem też taką osobą, wiele osób może nie wierzyć w to, ale to też takie głupie, już mówi i już mówi, że nie wierzy. To jest takie ten. Ale jest tak, że ja nigdy nie na przykład
przed edycją nie dowiaduje się, z kim tańczę, co tam się ma dziać, nie wiem, kto ma być, jacy tancerze. Bo i tak się dowiesz. Bo i tak się dowiem, no co mi to zmieni, nic mi to nie zmieni. Więc i tak samo teraz jest, jak się dzieją takie jakieś tam dziwne sytuacje na Ostro Bramskiej, no to czy nie dzwonię, ej, halo, co tam, ej, powiedz, co tam, żeby wiesz, coś. Nie jestem takim typem człowieka. Zwłaszcza, że twoja twarz to ale, nie jest ale, twój projekt. Dokładnie, ale jest tak, że ludzie sami dzwonią i sami mówią, ty, a słyszałeś? Więc tak to wygląda. No. Będzie dobrze, będźmy pozytywnej. Będzie wspaniały się program dalej na będzie pewno. Wszystko z tego, co wiem, no to ma taniec być na jesień, więc czekajcie cierpliwie i będziecie mogli oglądać ten format tak jak zawsze. Ostatnio, promując nową płytę zespołu Zakopower, Sebastian Karpiel-Bułecka opowiadał, że on dostał propozycję Tańca z Gwiazdami 5 czy 6 razy. I że za każdym razem odmawiał, ale producenci Tańca z Gwiazdami bardzo go nęcili do tego, żeby przyjął zaproszenie, kusząc go i zapewniając, że nie odpadnie w pierwszych odcinkach. Przez swoją wypowiedź Sebastian dał trochę do zrozumienia, że Taniec z Gwiazdami jest ustawiony. I bardzo proste pytanie, jak ty byś na słowa Sebastiana zareagował? Jakbym zareagował? No, słuchaj, no, z tego co wiem, to wiele gwiazd było takich, które i 10-15 edycji prosili, żeby wzięli udział. I mówili, że tylko wezmę udział pod warunkiem, nawet ostatnio rozmawiałem z jedną z gwiazd, ale nie będziemy tu nazwiskami sypać, która mówiła, że słuchaj, no dzwonili do mnie 10 razy, ale ja powiedziałem, że jak będę w finale, no to się zgadzam. No i nie ma go i do tej pory tej gwiazdy, więc... Słuchaj, no różne są spekulacje. Jedni mówią SMS-y, że to, że tamto. Że ustawka, wiesz, no nie ukrywajmy, no to jest machina i zawsze ta machina jakoś musi działać. A w jaki sposób ona działa, o tym nikt się z nas na pewno nie dowie. Ty się nie przekonałeś. Ja się tej nie przekonałem osobiście, więc i wiesz co, szczerze, raczej chyba bym wolał nie wiedzieć, jeżeli coś takiego miało miejsce. Bo bym się mega rozczarował. A tak to wolę sobie żyć w takim założeniu, że jest fajnie, że jakoś tam to działa. Wiadomo, że słuchaj, to jest program, gdzie działa dużo na emocjach widza. Tak. I widzem możemy sobie w jakiś sposób tutaj żonglować. Kiedyś czytałem taki wywiad z facetem, który wymyślił ten format, Taniec z Gwiazdami. Czyli z Brytyjczykiem. Dokładnie. Powiedział, że to jest manipulacja widzem. Widz wiemy, w którym momencie, kiedy do widza powiedzieć, w jaki sposób się zwrócić. To było w Newsweeku w ogóle ten wywiad. Można nawet gdzieś tam odkopać to, ale jest to tak jakby w jakiś sposób widz zauważy, że jak ogląda Taniec z Gwiazdami, to kurde, przeżywa to. Boże, kurczę. Potknął się, jednak, wiesz, i to jest w jakiś sposób gdzieś, my z tym widzem jakby jesteśmy, nawet na tej kanapie jak siedzi, to my jakby chcemy też do niego przejść, na tą kanapę, a on chce wejść do nas na ten parkiet. Nie bez powodu są filmiki przed tańcami. Dokładnie, no więc wiesz, to jest jakby... Wielka machina show. Dokładnie, więc każdy wie, że jeżeli bierze udział w takich formatach rozrywkowych, no to zawsze to jest w jakiś sposób, wiesz, kwestia machiny, nie? I tyle. A teraz, kiedy jesteśmy w takim cyklu, że Taniec z Gwiazdami jest... Jezu, jak ja dużo gadam o sobie, ale to jest wywiad o tobie. A o mnie, no dobra. I teraz, kiedy jesteśmy w cyklu, kiedy jest jedna edycja Tańca z Gwiazdami na rok, dla ciebie to jest dobrze, że masz takie pół roku przerwy, żebyś trochę skupił się na innych rzeczach? W ogóle co robisz w tym okresie, kiedy nie ma Tańca z Gwiazdami? Ejku, słuchaj, czy to jest dobre? Z jednej strony jest dobre, bo to jakby trochę ci tak... Dystansuje może. Dystansuje, dokładnie. Skupiasz się na innych rzeczach, z drugiej strony jest trochę... niedobre, z tego względu, że zaczynasz coś robić nowego i nagle musisz przerywać i wchodzić w format Taniec z Gwiazdami. Nie możesz jakby... Możesz oczywiście, no możesz nie tańczyć Taniec z Gwiazdami. Ale no jak chcesz tańczyć, no to tańczysz. Ale jest tak, że z jednej strony jest to dobre, no i że trochę sobie, tak jak mówisz, dystansu nabierasz do tego. Jakby skupiasz się na innych rzeczach, ale
ja lubię takie życie, wiesz, cały czas, żeby coś się działo, coś tak, się dzieje. Tak, na takich wielkich emocjach. Wiesz, na wielkich emocjach. Lubię też czas, kiedy jestem w domu, gdzie dla mnie to jest w ogóle, wiesz, enklawa i jestem po prostu, wiesz, cisza, spokój i gośka mówi, Jezu, na zewnątrz jesteś taki, a do domu przychodzisz, jesteś nudny, nie? I, no tak jest, no taki jestem człowiekiem. Bawi Damek. Nie, przepraszam, wymknęło mi się to, sorry. To 20 lat temu. Nie, no śmieję się, śmieję się. Ale nie, wiesz, taki, że jestem trochę takim no, wiesz, szalonym gościem z pozytywną energią, ale jestem też nudziarzem, nie da się ukryć. I wracając do tematu właśnie, jak to jest, że pół roku nie tańczę, a pół roku tańczę w Tańcu z Gwiazdami. Cały czas jestem w tym tańcu i obracam się i robię rzeczy związane z tańcem, ale nie w telewizji. No, więc... A daje ci radość teraz uczenie, czy to starszych kobiet na przykład na, brakuje mi słowa teraz, na warsztatach, czy uczenie młodych, w sensie te lekcje, które dajesz takim grupom, daje ci to takie spełnienie zawodowe też? Wiesz co, powiem tak, każde spotkanie z osobą jakąś, tak jak teraz mi daje dużą radość, że jestem tutaj, nie świruję i nie ten, no, tylko się cieszę, że możemy tutaj razem być, poznałem nowych ludzi, nowych operatorów, tak, którzy są za kamerami i... Ja lubię ludzi, lubię rozmawiać z ludźmi, dużo uczę się od tych osób, dużo, wiesz, czerpię energię, tak. I jak, wiesz, ja jeżdżę na warsztaty po całej Polsce i gdzieś tam, wiesz, dziękuję komuś, że mogę to robić, to mam dużą radość i fan z tego, że mogę przekazywać tą wiedzę, którą przez tyle lat po prostu gdzieś tam sobie, wiesz, czerpałem od swoich mentorów, nauczycieli. I jak jadę i widzę na takich warsztatach, nie wiem, gdzieś tam, nie wiem, w Ślęży, czy tam w innej miejscowości, nie będę tutaj już, bo się obrażą, że nie powiedziałem o Katowicach, czy tak, tam w Gdańsku, to i widzę na przykład tę radość i uśmiech tych osób, kiedy przychodzę i tańczę z nimi i mogą mnie dotknąć i mogą ze mną porozmawiać i mogą sobie zdjęcie zrobić, no to po prostu jest to dla mnie po prostu, jak to się mówi? Radość serca. Tak, jest to... Balsam na duszy. Balsam dla duszy, dziękuję bardzo, właśnie to tak chciałem powiedzieć, balsam dla duszy. I wiesz, i jest to mega, mega uczucie, kiedy widzisz na przykład, że mam taką jedną panią, która komentuje wszystkie moje wpisy, pisze do mnie listy nawet, pisze normalnie długopisem, gdzie to teraz już w ogóle rzadkość. Czasem jak gdzieś jestem w tych okolicach, tam gdzie ona mieszka, zawsze do niej podjadę, z nią porozmawiam, popatrzę, płaczę, po prostu szlocha, mówi, Boże, jak ja się cieszę, że możesz przyjechać i się możemy na chwilę zobaczyć, więc no to jest mega coś niesamowitego. To jest akurat ta dobra strona tego wszystkiego, nie? Że dajesz radość, że idziesz ulicą i ktoś, ojej, maseraka, dobra, ciach, zdjęcie, super, fajnie. Więc to jest fajne. No. Bo musisz przyznać, że jest trochę tak, że Rafał Maserak jest ulubienicem starszych kobiet. No, gdzieś tam na pewno jest jakby... Babcie cię kochają wszystkie chyba. Zależy, wiesz, bo to zależy, czy te, co oglądały na dobre i na złe, czy te, co nie oglądały na dobre i na złe. Nie, żartuję, ale ogólnie no, jest tak, że tak jakby ten... Target wiekowy jest taki właśnie, jak już powiedziałeś wcześniej, i cieszy mnie to niezmiernie. To są ludzie, którzy po prostu przeżyli super czasy, chwile i wiedzą i znają się na rzeczy, na emocjach, na wszystkim, więc pozdrawiam wszystkie panie i mam nadzieję, że w tym roku potańczymy. A lubisz, kiedy zgłaszają się do ciebie pary jeśli i proszą cię o przygotowanie pierwszego tańca na wesele? Czy już to jest tyle tego za tobą, że to już nie jest dla ciebie wyzwanie? W ogóle dużo masz takich propozycji? Nie mam jakby dużo propozycji. W sensie, ludzie często boją się też mnie. W sensie, boją się, że o Jezu, ten maserak, to on pewnie, nie wiem, co on tam będzie od nas wymagał, ile on pieniędzy bierze, tak. I w ogóle jaki on jest pewnie, wiesz, no, maserak, nie? No. I spotkałem się z takimi właśnie sytuacjami, kiedy ktoś do mnie pisał i Jezu, przepraszam, że w ogóle pytam, tak, ale czy jest pan w stanie na przykład przygotować nas do pierwszego tańca? No i oczywiście, nie ma problemu. No, o Jezu, a to naprawdę tak, że to pan pisze? Tak. Że to pan odpisuje? Ja mówię, no tak, ja, Rafał Maserak.
I wiesz, tysiąc pytań, zanim wiesz, dojdziemy do tematu kiedy, co i jak, tak. To jeszcze, Boże, czy to naprawdę, czy nie, te... No więc są takie sytuacje, ale wydaje mi się, że dużo ludzi właśnie przez ten pryzmat tego szkła cały czas ma takie, nie wiem, taki dystans. Że niedostępny jesteś. Tak. Taki. Mm. A ja, wiesz, no, idę do warzywniaka, cześć Danutka, tak. Cześć Ewa, wiesz, i te, co mnie znają, no to wiedzą, jaki jest, jaką jestem osobą, a te osoby, które znają mnie tylko przez pryzmat telewizora, często zdarza się tak właśnie, że jak jeżdżę gdzieś w Polskę i to zawsze mówię, Boże, kurde, ta telewizja to w ogóle inaczej ciebie pokazuje, ty jesteś w ogóle innym człowiekiem, no. Mm-hmm. Ja mówię, no słuchaj, no tak mnie media wykreowały, ale z drugiej strony też trochę chcę być sobą dla jakby dla swoich, nie? A nie dla też do końca wszystkich. Wszystkich. Więc fajna jest rzecz, kiedy jadę na przykład gdzieś w Polskę i słyszę, wow, ty jesteś super gość. I ja wtedy mówię, a widzisz, teraz masz okazję, widzisz, musiałeś mnie spotkać, żebyśmy mogli... Żeby się przekonał. Dokładnie, więc to też z jednej strony jest okej. Okay. A wiesz, czemu pytam o pierwszy taniec? Bo zastanawiam się, jak długo Anna i Robert Lewandowscy podchodzili do ciebie, żebyś ułożył im choreografię pod pierwszy taniec. Chyba tego nigdy nie mówiłeś nawet. Nie mówiłem o tym i wydaje mi się, że wiesz, że to jest taki temat, gdzie to jest pożywka duża dla mediów i na pewno każdy by gdzieś tam coś, dużo ludzi uszknął też z tego. Dzwoniło do mnie i w momencie, kiedy zobaczyli, jak z Anką tańczę, trenuję, gdzieś tam prowadzę jej lekcje tańca i wiesz, od razu już się po prostu zrobiło gorąco. Szum duży. Wiesz co, nie trwało to długo. Z tego względu, że ja też grałem w piłkę. Grałem za mało lata właśnie w piłkę nożną i też grałem w Warszawie. Gdzieś tam wspólnych znajomych mamy i przez znajomych się poznaliśmy. No i przyszedł taki pomysł. Zadzwonili, się spotkaliśmy na sali, zaczęliśmy trenować i no i tak, no i nie opowiem wam. O, widzę, że są anegdoty w głowie teraz. No nie opowiem wam, bo jest akcja taka, ale by mnie Anka i Lewy zabili, nie? Za to, co się wydarzyło, ale spoko, no jest, zostawię troszkę takiego, wiesz. Ale jako nauczyciel byłeś zadowolony z tego, jak nie, wyszło. No mega, no to wiesz, to są sportowcy, oni to są, też podchodzą do tego, wiesz, zadaniowo, przychodzą, bach, ma być zrobione. Troszeczkę brakowało tych takich, wiesz, kocich ruchów, ale wiesz, są zadaniowi, zrobili to od początku, jeszcze wiesz, to było tak, że on grał w Dortmundzie, więc oni musieli dolatywać tu na te zajęcia, wiesz, i to takie było troszeczkę rozdarte, ale było wesoło i na pewno miło wspominają, no jak widać, no Anka do dnia dzisiejszego, ona wróciła do tańca i po prostu... No jak widać na jej nawet tam socialach, że po prostu to jest jej miłość nowa, więc... No właśnie o to chciałem zapytać teraz, bo po prostu znowu... Czemu tańczy... coś, kurde, udziabało tu z tyłu, kurde, jakiś komandulat. No Lewandowski zacząłeś mówić. Widzę, bo widzę po prostu, że znowu tańczysz za nią, że ona zaangażowała cię chyba do obozów swoich, zdaje się teraz, tak? Tak, byłem tam właśnie, miałem przyjemność być na obozie właśnie tych dziewczyn, które przyjeżdżają do Anki tam... do tego dojo wieś, czy jakoś tam się nazywa, tam wyjeżdżałem do tej obozy. No super, w ogóle tam Anka jest też fajną osobą, bo ma pozytywną, dobrą energię i jest dosyć podobna energetycznie do mnie, więc gdzieś to zagrało. Kliknęło. Tak, zagrało i no i od momentu, kiedy tam ona do końca nie chciała się jakby przekonać do tego, żeby chodzić na zajęcia taneczne i w parze, wiesz, w ogóle to, wiesz, jest nie do pomyślenia. No i dopiero po jakimś czasie, już nie pamiętam kiedy, wiesz, zadzwoniłem i mówi, dobra, dawaj, to ja, kurczę, muszę to spróbować, nie? I chcę coś, jakby, wiesz, nową, jakby poznać dyscyplinę, nową pasję, coś tam. No i coś tak się rozkręciło, że przedwczoraj była już na pierwszym kongresie bachaty w Barcelonie i tańczyła na obcasach tanecznych, więc... Ja napisałem do niej, mówię, słuchaj, no gratulacje i w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem, wspieram i mówię, jeżeli już tak się wkręciłaś, to musisz kontynuować to i inne style taneczne poznawać, nie tylko, tylko zamykać się na latino, ale też inne style taneczne, więc ona już mi tam takim, wiesz, językiem tanecznym zaczęła opowiadać, mówię, Boże, szalała. No i fajnie, no niech się cieszy, niech ma radość z tego, dlatego taniec nigdy...
na taniec nigdy nie jest za późno, więc w każdym wieku, w każdym momencie swojego życia każdy może zacząć tańczyć i zobaczcie, dużą radość może każdemu przynieść. A dobrą jest tancerką, Ania? Dobrą. Dobrą, tak jak już powiedziałem, no, to jest sportowiec, to jest, ona wykonuje swoją robotę i ona ma zrobić. Każdy sportowiec ma gdzieś odcięte emocje, bo oni mają, wiesz, cel tak. I po prostu jazda. I wiesz, i każdy z nas ma emocje, więc trzeba te emocje w jakiś sposób gdzieś wydobyć i rewelacja, i będzie naprawdę rewelacja. Czy to w ogóle się zmieniło w twoim planowaniu dnia chociażby, jak teraz musisz trochę uszczuplać? Człowieku, to w ogóle jest kosmos, nie? To jest w ogóle inny świat, to jest... Życie się przewartościowało 180 stopni, nie? To jest w ogóle... kiedyś to wiesz, balowałeś do 5, wstawałeś o 12, tak. Wiesz, leżałeś, chipsy zjadłeś, kolę wypiłeś i szedłeś znowu spać, zamawiałeś pizzę i to tak, wiesz, wyglądało. A teraz, no to co ty? No to... Wstajesz o 5, ale słyszysz ta, bajka. Za 2 miesiące Leo Bombel ma urodziny, 3 lata, dokładnie. No, pamiętam ramówkę Polsatu. Dokładnie, on się urodził właśnie w czasie, kiedy była ramówka Polsatu. Właśnie, taka mała rzecz, to on się urodził tego dnia, co pierwszy przypadek koronawirusa był w Polsce ogłosili, więc... Lada moment zamknęli tak. Więc Wikipedia będzie, nie? Już. Ale nie, wracając do tematu, to wiesz, to się w ogóle wszystko zmieniło, nie? Rano już obowiązki wstać, tu dziecko prowadzi do przedszkola, przyjechać, odwieźć, przywoź, zawieźć, tu trening, no ale super, no to jest coś, kurczę, niesamowitego, więc namawiam wszystkich, którzy się zastanawiają nad tym, róbcie, grzejcie i lewlejcie, po prostu to jest super czas. A Bombel w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że ma znanego tatę? A skąd wiesz Bombel? Bombel to jest, ja do niego mówię, Bombel. Przecież nie wiem, czy pamiętasz, ale ja poznałem twojego syna. Bombel, dokładnie, Bombel, tak. Bombel jest niemożliwy. Czasami jak jesteś z nim na ulicy, podchodzi ktoś i prosi cię o zdjęcie i on ma takie, że o co chodzi? Tak. Nie, no, w sensie, jeszcze jakby my tłumaczymy, kim jestem, co robię, jeździ ze mną na warsztaty, widzi, że dużo ludzi przychodzi, rozmawiam z nimi, robię zdjęcia czy coś i jakby jest w tym i to widzi i obserwuje, ale jemu się to nie podoba. W sensie, tata, chodź, odciąga mnie, no, że nie wiem, jak jestem na warsztatach, przepraszam, odbiło mi się, co, może ktoś usłyszał to. Usłyszał pan to? Przepraszam najmocniej, ale gazowana woda. Tu o synku mówię, to wytyje. Dokładnie, od razu mi się przypomina, jak był mały i wiesz, i mu się też tam ulewało. I dopiero zaczyna rozumieć to teraz jakby. Tak, zaczyna rozumieć i widzę, że jest zazdrosny. Przede wszystkim widzę, że jest na przykład jak uczę dzieci. Że tak uczę dzieci i przychodzi na zajęcia, to mnie ciągnie za nogę, nie, chodź, odejdź, więc nie chcę tańczyć, więc od razu mówię, że nie chcę tańczyć jak muzyka i chcę go nauczyć tańczyć, to nie, taniec, nie, nie na siłę, nie jestem taki, żeby uczyć go tańca, więc jest w tym świecie moim i no, jeżeli o to pytanie, co zadajesz, czy wiesz, jak widzi, czy coś mówi na temat zdjęć i ten, no to raczej on tak jest anty chyba. A widzicie czasami w telewizji i jakie są reakcje jego wtedy? Wiesz co, raz było, jak poznaję, że tatuś w ogóle? Jak byłem w Tańcu z Gwiazdami, to wyłącz mama. Wyłącz mama? Wyłącz mama. Okay. Ja nie chcę tata telewizja, tata w domu. Ja nie telewizja, tata w domu. Tak mówił, więc... O, to ciekawe. Ale teraz, ostatnio nie byłem w telewizji, a może teraz po tym wywiadzie, jak mu pokażę, to zobaczymy, jak będzie tego. Bo wiem też, że teraz, jak obserwuję cię na Instagramie, że bardzo... No, twój cały dzień tak jest naprawdę ustawiony w sumie podczas spędzony z synem, bo no wiem, tak. Że i zabierasz go na basen bardzo często i że w ogóle czas spędzony, czy nie wiem, czy na sankach, czy że bardzo dużo też jakby planujesz aktywności dla niego i tutaj widzę też, jak się spełniasz. No nie, no to jest w ogóle dla mnie, wiesz, aktywność z nim to jest też aktywność dla mnie duża i każdy moment, kiedy z nim spędzam, jest to coś cennego i przede wszystkim mam nadzieję, że to kiedyś zaprocentuje i ja od małego bardzo dużo czasu poświęcałem z tego względu, że on właśnie, jak już wcześniej wspominałem, urodził się w czasach pandemicznych i jakby dużo czasu poświęcałem mu w domu, jak był małym bąblem i gdzieś tą więź dużą zbudowaliśmy ze sobą, bliskość i teraz, nie wiem, no każdy wolny moment, każdy to jest tylko i wyłącznie on. No.
To jest jakby cel mojego życia. Ja przez ostatni okres bardzo też, wydaje mi się, dużo takiej wrażliwości w sobie wykształciłem w kontekście rozmów z kobietami. Nawet Martyna Wojciechowska mnie ostatnio tutaj pochwaliła, że... tak. A wiesz, że Martyna robi program znowu? Wiem. A, widzisz? Wiem, widziałem. No właśnie, ja też widziałem. Nam to powiedziała ostatnio, że jedzie teraz znowu. Martyna w Tańcu z Gwiazdami, to by było coś. Wow! No ale to się nigdy nie wydarzy. Nie wydarzy się. Nie. Myślę, że to jest zbyt zajęta kobieta akurat. No właśnie też. Ale zostając jeszcze w tym temacie, co Martyna mi powiedziała, że też pochwaliła mnie, że nauczyłem się rozmawiać na temat macierzyństwa i tacierzyństwa. O, super, I takie pytanie, które bardzo lekko mi ostatnio spod języka wychodziło do kobiet, którego też nauczyłem się zadawać, to jest, jak daną kobietę zmieniło macierzyństwo? I mam takie trochę echo, co jest bardzo takim ogólnym pytaniem, ale myślę, że dużo można się z niego dowiedzieć. Jak ciebie, Rafał, zmieniło tacierzyństwo? Tak, gdybyś musiał powiedzieć, zastanowić się i tak taką ogólną odpowiedź dać. Ojejku, no to tak już jak... Ciężkie pytanie trochę. Nie jest to ciężkie pytanie, w sensie, wiesz co, no... na pewno zmienia ci koncepcję twojego życia, nie? W sensie cel twojego życia i jakby też zmienia podejście... Do funkcjonowania codziennie. Ja jakby zawsze osobą dosyć taką ekspresyjną i ekstremalną. Teraz już tak nie jest. Teraz już tak nie jest. Pierwsze co to jest, wiesz, bąbel, rodzina, myśl, wiesz, masz dla kogo żyć i po co żyć. Nie, to w ogóle, tak jak ci powiedziałem, to się w ogóle zmienia, nie? To się zmienia. Na dobre się zmienia. Oczywiście zawsze gdzieś tam zostaje ten, wiesz, świr, nie? To jest normalne, ale jest tak, że już nabierasz tej ogłady. Planowanie ferii z dzieckiem, planowanie wyjazdów, planowanie wyjścia na basen, pójście na łyżwy. Kiedyś to co, ty wywalone, leżysz sobie, pijesz, palisz i jest fajnie, nie? Dziewczyny, hej, tu telefon, kolega, wiesz. A dalej masz takie momenty, że jednak potrzebujesz raz na jakiś czas takiego spotkania z kumplami? Nie, no to oczywiste, no nie. No. Słuchaj, takie rzeczy, no to przecież zawsze gdzieś zostają gdzieś trochę w tobie, ale... No i przede wszystkim to jest zdrowe, no. To jest zdrowe i wiesz, no każdy... ma chęć, nie wiem, spotkać się z drugą osobą albo, nie wiem, zrobić coś, co robiłeś, nie wiem, pójść pograć w piłkę, chociażby ja mówię jakby ze strony mężczyzny, nie? Że nie wiem, pójść na piwo, pójść na mecz, czy gdzieś wyjechać na wyjazd męski, to jest normalna rzecz i to pozostaje i to się nie zmieni na pewno. Ale wiesz, no, jedziesz na męski wyjazd i po dwóch dniach mówisz, kurde, co tam się dzieje w tym domu, nie? Trzeba wracać, nie? A kiedyś było, dobra, zostaje mi jeszcze dwie doby. Tak, a gdybym tak najogólniej cię zapytał, to w sensie, no nie wydaje mi się, że to jest jakieś bardzo zbyt prywatne pytanie, ale gdybyś musiał określić, ale co byś powiedział, jakim dzieckiem jest mały Leo? Ojejku, jakim jest dzieckiem? Jest bardzo wrażliwym, przede wszystkim jest bardzo wrażliwym, emocjonalnym i... I energia po tobie? Wiesz co, nie jest jakimś tam takim bardzo energicznym dzieckiem, ale jest, wiesz, no, każdy rodzic będzie o swoim dziecku mówił jak najlepiej, no w samych superlatywach. I nie da się ukryć, że Leon ma wszystkie najlepsze cechy, no i to zawsze wszystkie najlepsze cechy ma po ojcu, nie? Wiadomo. No wiadomo, nie? Więc to się bez dwóch zdań. No więc włosy ma po mamie, ale wiesz, charakter sobie podacie, nie? Ale ogólnie jest, na pewno ma cechę inną niż ja, jedną taką, że jest bardzo, nie pamiętam jakie słowo, ale jest taki zdystansowany. Okay. Że na przykład wiesz, że nie wykonuje tak pochopnie jakichś decyzji na zasadzie, nie wiem, pójść, wejść gdzieś, dotknąć coś od razu, tylko raczej z rozwagą i ze spokojem, więc to jest takie fajne w nim. No i przede wszystkim, co jest fajne, to, że ma łatwość nawiązywania kontaktu z drugą osobą. To na pewno, po tatuśku. I to jest super i nie ma problemu, wiesz, jeżeli chodzi o relacje z innymi dziećmi, z ludźmi, więc to jest super. No i przede wszystkim jest bardzo emocjonalny. Buziaczek tata, przytulasek tata. Aż teraz widzę, że masz takie lekkie łzy w oczach. Nie, no to jest w ogóle nie, ja jestem, wiesz, to jest coś fantastycznego, no, być ojcem i właśnie też te momenty takiego tacierzyństwa przeżywać z
bąblem to jest naprawdę coś niebywałego. Już na sam koniec, tak zbliżając się do końca, ale takie pytanie, które teraz mi bardzo zainteresowało mnie, jest dosyć ogólne i bezpieczne, spokojnie, ale jesteś osobą... Ale wiesz, co chciałem ci powiedzieć? Może to takie, ale jedna z takich najsłynniejszych dziennikarek amerykańskich zmarła w zeszłym roku. Barbara Walters, kojarzysz czy nie? Kojarzę. To jest, no właśnie, no to ty może takim właśnie jesteś taką jakby odsłoną Barbary Walters, tylko Jezu, Rafał, w Polsce. No to teraz. Normalnie wiesz. Ale nie? Pytanie jest takie bardzo ogólne, ale mając tyle energii, jaką ty masz w ogóle, no kojarzysz mi się z jedną z absolutnie najbardziej energicznych osób w showbiznesie. Jak ty w ogóle, Rafał, najbardziej lubisz odpoczywać? W sensie, czy ty w ogóle potrafisz jakby się wyłączyć i zresetować? No oczywiście, że cały tak. Cały czas będąc po prostu. Nie, oczywiście, na takich... tak ci powiedziałem, że mój dom jest moją takim, wiesz, taką oazą, spokojem. W sensie lubię ciszę. Mam momenty, kiedy odpoczywam, a mam momenty, kiedy muszę działać i robić, ale zazwyczaj jestem osobą taką, żeby że jestem nakręconą, nie? Jak mam działanie, jak nie mam działania, no to sobie odpoczywam. Leżę, czytam, obserwuję, oglądam różne filmy, seriale, rozmawiam. Mam miejsce takie swoje, gdzie wyjeżdżam sobie w ciche miejsce i domek, gdzie nie ma nic, nikogo, telewizoru ani nie wiem, radia, więc mam takie momenty. Ale też lubię aktywnie odpoczywać. Ale jak na przykład, nie wiem, wyjeżdżam na wakacje, to połowę jest aktywnie, a połowę jest odpoczynek, po prostu leżenie i smażenie. To jest bardzo... Albo... No, inne rzeczy. I to jest dobra puenta na sam koniec z takim uśmiechem. Dokładnie. Rafał, bardzo ci dziękuję. Wiesz, że ja w 4 dziękuję. Miesiące chciałem cię zaprosić. Bardzo się dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i widzimy się w Studiu Tańca z Gwiazdami we wrześniu. A zobaczymy, czy się zobaczymy, ale wiesz, no widzisz, co się dzieje w mediach, więc różnie to może być. Ja się też również cieszę, że mogłem być i super, że znalazłeś się w takiej roli i gratuluję. No, po prostu jestem pod wielkim wrażeniem, Filipie. Dzięki. Tyle lat po prostu robiłeś taki progres. Pamiętam właśnie, jak mówiłeś pierwsze wywiady, jakie, które ze mną przeprowadzałeś, to pamiętam ten mikrofonik taki, co dzisiaj tutaj ta kostka tak trzęsła. Tak. No, ale wiesz, no widzisz, moglibyśmy siedzieć i gadać, ale wiesz, i ja pamiętam, widzisz, teraz sobie zaczynam to wszystko przypominać, nie? Jakieś takie flashbacki wracają, że pamiętam, ja widzę, kurde, chłopak, widzę, że bardzo chce, że próbuje, że ten. Tak. I kurde, mówię, no to co ja mam, kurde, mam go przeproszeniem, tylko raczej go przytulę, no i go będę wspierał, no i ja gratuluję tobie, że dzisiaj się możemy spotkać. Dzięki. Tutaj na kanapie u ciebie i spodnie w dół i lecimy. Tak jest. Dzięki wielkie.